Cześć, 4:45 Wrocław, dzisiaj kanał, około 0 stopni, leciutko może na plusie, nie mam ani Jokersa, ani Ochotki, a fajnie, ostatnio rybka się pojawia, czterokrotnie mrożona Zanęta, za to dzisiaj plus pinka, mam nadzieję, że coś wpadnie, pozdro. 5:20, miasto jeszcze śpi, ja już jestem rozłożony. Na wstępie 6 kul, pójdzie takich, prawie sama ziemia z trochę spinką, a to zostawimy sobie na później. Patrzcie jakie jaja, bubry płynie. Niestety to nie jest branie, ale walczymy. Piękny poranek, niestety mroźny, ale dzisiaj ma być podobno 13 stopni. Dalej cisza, ponad 2 godziny łowienia. Zawsze na filmach lubię oglądać brania na drgającej szczytówce. Ale tutaj ponad 2 godziny nie ma czegoś takiego, nie ma takiej sytuacji. Zobaczymy dalej. Słoneczko wstało. Ostatnie pół godziny łowienia. Na razie na 3 godzinki. Licho. Nic się nie dzieje, ani wskazania. Teraz dałem koszyczki 20-gramowe. 15 metr i stoją. No zobaczymy. No. Liczę, że jeszcze już 3 godziny minęły. Trochę tam podnieciłem. Liczę, że jednak chociaż jedna ryba będzie. Siedzę do 9:00 i zwijkę do pracy. Czas na małe podsumowanie. Niestety dzisiaj byłem na zero, nic nie złowiłem przez ponad 3 godziny łowienia. No nic, bywa, nabyte doświadczenie, wiem gdzie popełniłem błędy. To jest najważniejsze. Pierwszy raz na koszu dzisiaj Jacksona. Nikt mi nie płaci za to. Tylko chciałem powiedzieć, że korzystałem z kuzo, z podnóżka, korzystam do dzisiaj, ale tutaj naprawdę o wiele mniej się trzęsie to ramię niż na kuzo, nawet z podnóżkiem i z półką boczną. Mimo wszystko kosz na szybkie wypady, ja głównie łowię tak 3-4 godziny, a kuzo na dłuższe wypady, to na pewno. No to chyba tyle, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pozdro.